Od początku rosyjskiej inwazji Turcja podjęła na Ukrainie działania humanitarne, m.in. za pośrednictwem tureckiego Czerwonego Półksiężyca, udzielając wsparcia żywnościowego, przekazując odzież, artykuły medyczne i higieniczne. Zaangażowała się też w działania dyplomatyczne w celu ułatwienia stronom konfliktu działań na rzecz zawieszenia broni. To dzięki wysiłkom dyplomatycznym tureckich decydentów politycznych najpierw doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy oraz Turcji na marginesie Forum Dyplomacji w Antalii 10 marca bieżącego roku, a następnie do zorganizowania rundy negocjacji w Stambule 29 marca. Turcja w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą stara się pozostawać bezstronna i wypełniać rolę pośrednika pomiędzy zwaśnionymi stronami. Wynika to z przekonania na temat tego, że Turcja nie może odwrócić się od Ukrainy, ale też nie może pozwolić sobie na porzucenie związków z Rosją. Dzięki temu tureckie władze chcą realizować swoje cele. We współpracy z oboma państwami poprawiać swoje stosunki z Zachodem, a tym samym zyskiwać społeczne poparcie w kraju. Turcja chce utrzymywać dobre relacje z Ukrainą. Łączą ją z tym państwem historyczne i kulturowe związki z mniejszością tatarską, współpraca w sektorze przemysłu obronnego, między innymi. Produkcji silników turbinowych i sprzedaży dronów bojowych, których skuteczność buduje ich markę na arenie międzynarodowej oraz powiązania gospodarcze. Państwa podpisały umowę o wolnym handlu w lutym bieżącego roku. Z kolei utrzymywanie bliskich stosunków z Rosją jest konieczne, m.in. ze względu na budowę przez Rosatom elektrowni Akkuju na południu Turcji. Dostawy gazu ziemnego w 2020 roku Rosja zaspokajała ponad 33% tureckiego zapotrzebowania oraz nabycie przez tureckie siły zbrojne rosyjskiego S-400. Znaczenie ma także turystyka. Rosjanie byli największą grupą zagranicznych gości odwiedzających Turcję w 2021 roku. W 2018 roku Rosja pozostawała głównym rynkiem zagranicznym dla tureckich firm budowlanych z udziałem ponad 19%. Pomimo występowania po przeciwnych stronach konfliktu w Libii i na Kaukazie Południowym, najważniejsze z punktu widzenia tureckich władz jest utrzymanie statusu quo i podział wpływów z Syrii. W tym celu państwa prowadzą tam wspólne patrole wojskowe na przecinającej prowincję Idlib w autostradzie M4. To wszystko sprawia, że Turcja nie przyłączyła się do sankcji nakładanych na Rosję oraz retoryki wymierzonej we Władimira Putina. Turecka polityka balansowania pomiędzy Rosją a Ukrainą może być zarówno szansą, jak i wyzwaniem dla Zachodu. Z jednej strony, organizacja negocjacji pokojowych w Stambule pokazuje, że Turcy próbują odegrać konstruktywną rolę i starają się naprawić straty wizerunkowe wynikające z konfrontacyjnej polityki zagranicznej ostatnich lat, na przykład zabiegając równolegle o normalizacji relacji z Armenią. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą wykorzystać dobre relacje Turcji z Rosją i Ukrainą, aby próbować wpłynąć na przebieg rokowań pokojowych. Z drugiej strony, turecka polityka balansowania pomiędzy Rosją a Ukrainą może okazać się wyzwaniem dla spójności NATO. Tak się może stać w sytuacji, w której Turcy postanowią potraktować pośredniczącą rolę, konflikcie jako środek do zawarcia kolejnego sojuszu taktycznego z Rosją i wywieranie nacisku na Stany Zjednoczone w celu zniesienia sankcji nałożonych na turecki sektor przemysłu obronnego oraz na Unię Europejską, aby przyspieszyć modernizację Unii Celnej i doprowadzić do liberalizacji wizowej.